socjalistycznej Nowy Hucie. Stać będą kominy, bloki, szerokie ulice, parki, drzewa i będzie światło, i będzie prąd elektryczny, i będą jasne kuchnie, i będą wielkie pokoje z parkietami, i miliony ton najlepszej stali, produkowanej socjalistyczną wydajnością. Mieszkać będzie robotnik, robotnica, mąż i żona, szczęśliwe dzieci, szczęśliwi mieszkańcy, szczęśliwy kolektyw. Już 10 lat stoi Nowa Huta dla chwały socjalistycznej ojczyzny. Już 10 lat stoi Nowa Huta dla chwały socjalistycznej ojczyzny. Już 10 lat stoi Nowa Huta dla chwały socjalistycznej ojczyzny. Tu nie będzie ani jednego kościoła. Nasza Nowa Huta, ani jednego krzyża. Kościoła, nasza Nowa Huta, ani jednego krzyża. Tu nie będzie ani jednego kościoła, nasza Nowa Huta, ani jednego krzyża. Śpiewać! Tu nie będzie ani jednego kościoła, nasza Nowa Huta, ani jednego krzyża. Tu nie będzie ani jednego kościoła, nasza Nowa Huta, ani jednego krzyża. Ojcze nasz, prowadź malcze, prowadź malcze, błogosławiona Ty między niewiasta, owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, święta Maryjo, teraz módl się za nas. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Błogosławiona Maryjo, święta Maryjo, między niewiasta i błogosławiona, błogosławiona owoc żywota. Jezus, święta Maryjo, Maryjo Matko, módl się za nas. Teraz. Amen.
na wieczne czasy i przez miliony. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, Tyś jest znak triumfu. Krzyż, zbity z grubych bali, twardy i mocny, modlitwami zagłębiony. Wbity został w tę ziemię. I stoi krzyż na rogu Marksa i Majakowskiego, bo Gomułka obiecał Kościół postawić. Zamieniała się w błoto. Do kościoła trzeba ubrać się odświętnie. Niedzielę rano prasuję białą koszulę, koszulę męża. Niedzielę miękka szczotka tańczy wesoło, szybko wykrusza się błoto. Trochę czarnej pasty i szmatki już skóra butów błyszczy się. Buty na mszę muszą być czyste. Z szafy zostawało odkurzone. Zawsze ubierałam białą bluzkę z broszką
naszyjnik z korali. Spódnica była do kolan. Trzeba się odświętnie ubrać. A msza była na polu. Bez kościoła dach, bez kościoła murów. Mówię do syna. Stój w miejscu, mówię do siostry. Ale one małe, nie rozumieją. Taplają nogami w błocie. Palce zgrabiały od zimna i były sine. Ale rąk w kieszeni trzymać nam przy nie wolno. Mężczyzna w kościele ściąga czapkę. Stać musi, pomimo że deszcz leje. Zimno. Buty topią się po kostki w błocie. Woda dostaje się do stóp. Skarpety grube namokły. Jak tu uklęknąć? Jak uklęknąć? Ale na mszę nie można przyjść w gumiakach. To po mszy sukienka jest brudna. To po mszy spodnie są brudne. Ale nic, to tak trzeba. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza w dniu mego utrapienia. Nakłoń ku mnie Twe ucho, w dniu, w którym Ciebie wzywam. Szybko mnie wysłuchaj, bo dni moje jak dym znikają, a kości płoną jak w ogniu. Nie ukrywaj swego oblicza. Dlatego
drodzy towarzysze, będziemy hucznie obchodzić dziesięciolecie nowych huty socjalistycznego pomnika. Dlatego, drodzy towarzysze, na rogu Marksa i Majakowskiego nie będzie stał krzyż! Pomnik ciemnoty! Pomnik zabobonu! Nie będzie stał krzyż, pomnik ciemnoty, pomnik zabobonu. Nie będzie stał krzyż, pomnik ciemnoty, pomnik zabobonu. Nie będzie stał krzyż, pomnik ciemnoty, pomnik zabobonu. Przyjedzie towarzysz Gomułka i co myślicie, towarzysze? Gomułka stanie koło krzyża? Nie może stać! I już! Sami widzicie, towarzysze, że to ogromnie duży błąd. Towarzysz Nowak zgłosił wniosek, żeby tu wybudować szkołę! Brawo! Socjalistyczną nową szkołę! Brawo! Ale nie kościół, towarzysze! Krzyż to stać nie może, nie może stać i już. Krzyż to stać nie może, nie może stać ci już. Krzyż tu stać nie może stać. Nie może, nie może stać. Stać już. I już. Zdjęcia.
wciąż. Przyszli rozebrać płotek. Przyszli wykopać ten krzyż. Towarzysz sekretarz premię im obiecał. Zaczęli rozczepiać płotek, tak żeby dojście do krzyża było łatwe i wygodne. Ja miałem dostać mieszkanie. U teściów w małym pokoju mieszkałem. Pomyślał, co mu zostało. Wstyd taką okazję nie brać. Chwilkę się porobi i już. Ale żonie nic nie powiedział. Lepiej, żeby nie wiedziała. To co mu zostało? Wstyd taką okazję nie brać. Chwilkę się porobi i już. I bał się bardzo mocno, co zrobią jego rodzinie. Bo... oni mogą wszystko. My możemy wszystko zrobić. Zrobić każdej rodzinie. Każdej rodzinie. My możemy wszystko zrobić każdej rodzinie. My możemy wszystko. Zrobić każdej rodzinie. Co dzień mnie znieważają wrogowie, srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem. Moje jak wydłużające się cienie, a ja usycham jak trawa. Przywieźli 2 kilofy do podkopania krzyża, żeby łatwo upadł. Wstyd taką okazję nie brać. Chwilkę się porobi i już. Wstyd taką okazję nie brać. Chwilkę się porobi i już. Droga do spożywczego szła koło krzyża. Kobiety stawały na chwilę i spokojnie żegnały się. W drugiej ręce bańkę na mleko miały. W drugiej ręce miałam bańkę, siatkę i małego Krzysia. Zawsze przekładałam bańkę do lewej ręki i żegnałam się spokojnie. I już miałam kupić kefir i mleko, bo gdy do wypłaty blisko było, tylko po litrze się kupowało. I już miałam wejść do sklepu, aby kupić pół kostki masła,
bo gdy do wypłaty blisko było, tylko pół kostki się kupowało. I już miałam wejść do sklepu, żeby litr mleka zakupić, bo gdy do wypłaty było blisko, tylko litr mleka się kupowało. I już miałam wejść do sklepu po margarynę Palmę, bo gdy do wypłaty blisko było, to margaryna się kupowało. I już miałam wejść do sklepu, by 4 jajka, kilo mąki kupić, aby pierogi były na obiad. Ludzie, krzyż nam zabierają! Krzyczała. Oni tam stoją, nasz krzyż święty podkopują. Z kilofami na krzyż idą. Ludzie, odbierają nam krzyż! Ludzie, odbierają nam krzyż! Dzieci wyrywały się, nie wiedziały, o co chodzi. Biegły z zakupami i blaszankami. Każda z nas miała litr mleka i mleko wylewało się. I mleko wylewało się. I błoto stało się białe. Błoto stało się białe. A co wy tu robicie? Czemu krzyż podkopujecie? O co chodzi? Co robicie? Przestańcie, komuniści! Powiedziała do Władka, tego rozbieracza krzyża, co mieszkał pod 15. Władek, co ty robisz? Zastanowiłeś się? Władek milczy i głowę opuszcza, jakby na głowie miał ciężar, aż głowa ku ziemi opadła. Ludzie, krzyż komuniści zabierają! Ludzie, ludzie, ludzie! Krzyż, krzyż wykopują! Robotnicy mieli bardzo dużą ramę i linę z dwiema pętlami. Gdy krzyż był już podkopany, ramę założyli na ramiona krzyża. I założyli te pętle na krzyż. I krzyż, krzyż zaczął się pochylać. Obok postawiliśmy ciężarówkę, aby do niej krzyż załadować.
Rama pomoże krzyż położyć ostrożnie. Bo towarzysze z rady kazali ostrożnie. Tylko ostrożnie z tym krzyżem. Boga się nie boicie? Świętą ziemię rozkopujecie. Bali się, ale dalej pracowali. Wstyd taką okazję nie brać, chwilkę się porobi i już. Wstyd taką okazję nie brać, chwilkę się porobi i już. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem, klękamy dziś przed krzyżem, jak przed najświętszym sakramentem. Całujemy i wielbimy i adorujemy w patrzeni w drzewo. Stanęły blisko krzyża. Widziały, że źle się dzieje. Komuniści, bezbożnicy, Boża kara was spotka! Blaszankami hałasujemy, blaszankami wymachujemy, blaszankami uderzamy, grudy ziemi podnosimy i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy. Wy bezbożniki, Pan Bóg was ukaże. I rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy. Oni dalej nad krzyżem pracowali, bo oni im tak kazali. Wstyd taką okazję nie brać, chwilkę się porobić i już. I rzucamy, i rzucamy, blaszankami hałasujemy, blaszankami wymachujemy, blaszankami uderzamy, grudy ziemi podnosimy. I rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy. Bezbożniki! I rzucamy, komuniści! I rzucamy, bezbożniki! I rzucamy, komuniści! Przestańcie! Krzyż ma tu zostać! I rzucamy, i rzucamy. Blaszankami hałasujemy, blaszankami wymachujemy, blaszankami uderzamy, grudy ziemi podnosimy. I rzucamy, i rzucamy, i rzucamy. Albo patrzymy i płaczemy. Nie ruszajcie krzyża! To świętokradztwo! Grudy ziemi chwytamy i rzucamy! I rzucamy, blaszankami hałasujemy, blaszankami wymachujemy, blaszankami uderzamy, grudy ziemi podnosimy. I rzucamy, i rzucamy, i rzucamy, i rzucamy. Idźcie stąd, zostawcie krzyż. I rzucamy, i rzucamy, blaszankami hałasujemy, blaszankami wymachujemy, blaszankami uderzamy, grudy ziemi podnosimy. I rzucamy, i rzucamy. I rzucamy, 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 i rzucamy. I mówiły, nie damy zniszczyć wiary. Za wiarę będziemy walczyć do końca. Nie ruszajcie krzyża, to świętokradztwo, krzyż ma tu pozostać. Bądź pozdrowion krzyżu Pana Wszechmocnego, tyś ucieka i nadzieja zbawienia naszego. Wspomóż wszystkich w sprawiedliwości, daj odpuszczenie z naszych złości. O krzyżu nasze zbawienie, wszystkich grzesznych ucieszenie, zaszczyć nas ode czego złego i od nieprzyjaciela dusznego.
krzyż tak jak zaplanowano, tak go pochylono. Krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, 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 nasz krzyż, nasz krzyż, 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 nasz krzyż, nasz krzyż, krzyż, krzyż. Nie wolno Pana Jezusa obalać. Krzyż. Zaczęły krzyż obejmować, aby nie upadł, aby ustał. Krzyż. Trzymały pochylony krzyż, aby nie upadł, by ustał. Zaczęłyśmy krzyż obejmować. Tak, podparłyśmy upadający krzyż. Świętokradztwo, 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 świętokradztwo. Trzymały upadający krzyż, aby nie ustał. Aby nie upadł. Świętokradztwo, 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 świętokradztwo. Przestraszyli się bardzo. Kierownik powiedział. Co? Te wariatki chcą. Wracamy. Nic tu po nas. Zabierajmy narzędzia. Szybko. Uciekajmy. Wszyscy robotnicy uciekli. Tylko beret bezbożnika został. Tylko po nich beret został. Wdeptujemy beret w błoto. Dzieci go na kiju noszą. I śmiejemy się. Wdeptujemy beret w błoto. Dzieci go na kiju noszą. Modlimy się i płaczemy. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszy owocności, serne i jest.
i postawiły krzyż z powrotem, żeby było tak, jak należy. Krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, stoi pionowo. Krzyż, krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, stoi pionowo. Krzyż, krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, stoi pionowo. Krzyż, krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, 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 nasz krzyż, nasz krzyż, stoi pionowo. Krzyż, krzyż, nasz krzyż, nasz krzyż, stoi pionowo. Krzyż. Ludzie przychodzili ze wszystkich stron. Zaczęli świecić świeczki i śpiewać. Ludzie przyozdobili krzyż kwiatami. Zapalili świece. Mały chłopiec przybił obrazki święte. Świece płonęły dumnie, oświetlając uratowany krzyż. Jakiś milicjant krzyczał, żebym tu nie stała, że mam obiad gotować i dzieci pilnować, a nie pod krzyżem stać, że będę miała z tego kłopoty. Milicja najpierw stała daleko w grupie. Dziwne to było. Stali i patrzyli. Nie wiedziałyśmy, co z tego będzie. Jakaś kobieta pociągnęła mnie za rękaw i szeptem powiedziała, tam w bramie stoją i panią fotografują. Niech pani uważa. Gadali, że trzeba panią zdjąć. Studentkę w czarnym płaszczu. Ogarnia mnie trwoga, ale po cóż zagłębiać się w przyszłości? Dla mnie jest tylko ta chwila droga, bo przyszłość w duszy nie zagości. O Boże! By coś zmienić, poprawić lub dodać. Bo tego nie dokazał ni mędrzec, ni prorocy. O, chwilo obecna, tyś jest moja cała.
Korzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy, a chociaż jestem słaba i mała, dajesz mi łaskę swej wszechmocy, o Boże mój. O miłosierdzie Twoje idę przez życie jak dziecko małe i składam Ci codziennie w ofierze serce moje rozpalone miłością o Twą chwałę. O Boże, kończyła się zmiana na kombinacie. Robotnicy dowiadywali się ze strachem, że żony mają kłopoty z milicją, bo bronią krzyża. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Od strony teatru nadjechała polewaczka, tryskała strumieniami wody, przystanęła, bo w poprzek ulicy stała barykada z ławek i wtedy do polewaczki podbiegli ludzie. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Nie zważając na strumienie wody, zalepiali wizjery polewaczki i przez to polewaczka wycofała się. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Następnego dnia towarzysz milicjant napisał podręczną notatkę. Biorąc udział w rozpędzaniu tłumu i grup chuligańskich przy ulicy Marksa, użyłem broni palnej PW i zużyłem 16 sztuk amunicji pistoletowej. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Krzyczeli, krzyczeli za wiarę, za ojczyznę. Następnego dnia inny towarzysz milicjant napisał odręczną notatkę. Około godziny 21.00 w czasie likwidacji zajść chuligańskich koło Dzielnicowej Rady Narodowej i po wyczerpaniu wszystkich środków przymusu, jak świece dymne i gazy łzawiące, zmuszeni byliśmy użyć ostatecznego środka przymusu.
ponieważ zabrakło nam środków chemicznych. Użyłem 15 sztuk amunicji. Zatrzymano 493 osoby, w tym 50 nieletnich. Wystrzelono co najmniej 143 ostre naboje. Wyliczenie użytych środków przemocy. Pododdziały posiadały następujące wyposażenie. Około 80% stanu było uzbrojone w pistolety PW. Cały stan zaopatrzony był w hełmy i pałki. Środki chemiczne RGEU-200, 1266 sztuk. Środki chemiczne RGEU-100, 146 sztuk. Środki chemiczne NWEU 26 mm, 80 sztuk. Petardy, 120 sztuk. Armatki wodne, 2 sztuki. Samochody ciężarowe, 23 sztuki. Samochody osobowe, 8 sztuk. Radiowozy, 8 sztuk. Zrożąc się, przeklinają mnie moim własnym imieniem. Popiół jem zamiast chleba, a napój mieszam ze łzami. Przez twą zapalczywość i oburzenie, boś ty mnie uniósł i wydłużające się cienie, a ja usycham jak trawa. Popiół jem zamiast chleba, a napój mieszam ze łzami. Przez twą zaparczywość i oburzenie, boś ty mnie uniósł i odrzucił. Nie oddałyśmy krzyża. Nie mogłyśmy na to pozwolić, bo to tak, jakby nam Jezusa zabierali. Jan Paweł II. Kazanie wygłoszone w mogile w 1979 roku. Fragment. Jestem tutaj wspólnie z wami. Z wami, z którymi połączyły mnie całe lata wspólnego budowania nowej huty na fundamencie krzyża. Oto jestem znowu przy tym krzyżu, do którego tak często pielgrzymowałem. Przy krzyżu pozostawionym nam wszystkim jako najdroższa relikwia naszego Odkupiciela. Kiedy w pobliżu Krakowa powstawała nowa huta, olbrzymi kombinat przemysłowy oraz nowe wielkie miasto, nowy Kraków, może wtedy nie zdawano sobie sprawy, że powstaje ono przy tym krzyżu. Przy tej relikwii, którą wraz z prastarym opactwem cysterskim odziedziczyliśmy po czasach piastowskich,
do której od wieków pielgrzymował Kraków. I chociaż zmieniają się czasy, chociaż na miejscu dawnych podkrakowskich pól stanął ten potężny kombinat, chociaż żyjemy w epoce zawrotnego rozwoju wiedzy o świecie materialnym i takiego też rozwoju techniki, to podstawowa prawda o życiu ducha ludzkiego, która wyraża się poprzez krzyż, nie odchodzi w przeszłość, nie dezaktualizuje się, nie staje się wczorajsza. Dzieje Nowej Huty są także napisane poprzez krzyż. Naprzód, poprzez ten stary, mogilski, odziedziczony tutaj po stuleciach. A potem poprzez inny, nowy. Kościół pod wezwaniem Arki Pana, który postawiono niedaleko stąd. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już dobra nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Bo tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, powstaje znak, że dotarła.